Jedynka gotowa. Oto gildu. Możemy startować. Przyjął, gotowy. Dante, słyszysz? Sound muted. Ej, jedziemy do przodu i startujemy, czy od razu z powietrza? Właśnie w górę od razu. Jak ci wygodniej. Bezpieczniej. Magic Code 1-1, checking in. Spring ten Dante. No, dawaj. Vlad nie chce kombinować tutaj z odpalaniem ręcznym. On się odpali i skonfiguruje na włączonym, dobra? Luz, dla mnie bez różnicy. Dwójka w powietrzu. Jeden radioczek. Piknik 1 na 3-0. Na 5 Viking 1. Przyjął. Kontakt 1-1, radio check. Pontiac 1-1, Lima Charlie. Dobra, dzięki. Viking 1-3, jesteś na kanale? Dante, tam uważaj, żeby Vlad w ciebie nie wleciał niestety, nie? Bo tam może go do dołu cofać. Stoję na zgaszonym, nie mam szans. No, tylko żeby jego nie cofnął. Odbiór. Tak, jest 1-3, radio check please. 1-1, 5 na 5. Dzięki.
Gildu? Tak. Na nawigację, jakbyś popatrzył, to bo to mamy na waypoint, na Batumie mamy waypoint, ale po lewej, po prawej stronie od tego jest jakieś jeszcze cele są. Nad wybrzeżem. No ale chyba mamy polecieć na Batumi, nie? Tak, tylko mówię, że tam są jakieś dziwne cele, wiesz? Chyba, że to te statki dla Wigenów. No, może być. Muszę zmodyfikować dwa klawisze, także teraz na razie będę leciał może tak koślawo. Okej. Gdzieś tam wystrzeliłeś znowu w górę. Znaczy mam 135, że się widzę, że dzwoniłeś, dobra, dzwonię. Navy, Viking 1-1. Jak tam, wy już po starcie? Negatyw. A my też czekamy na Kuznicowie, jakby coś, to mówcie, kiedy będziecie startować. Przyjął. Ty, Viking, siedzisz na 30 też z nami? Tak. Przyjął. Poczekamy chwilę, niech nasze samoloty zrobią tam porządek trochę. Twoją właściwie teraz już mam i doganiam cię. Minę cię po prawej. Okej, przyjął. Mamy 83 mile. Kilometry, 83 kilometry. W takim mleku to jeszcze nie latałem. Tak, wody nie widać.
mnie, jak tam będzie na lądzie, przecież my nic nie znajdziemy w tym mleku. Dobra, widziałem, coś tam poszło już z lotniska w taki samolot. Cały czas 200. Okej, okay, przyjął. Kod 1-1 do strony powietrznej. Nad celem zarejestrowaliśmy nieprzyjacielski kontakt. Potrzebujemy wsparcia. Kontakt w powietrzu po starcie załóżmy. Na radio check. Na 5. Po starcie w kierunku waypointu pierwszego. Czynienia operacyjne, 30 sekund. Raczej. Dawajcie tu pomocy nad Tokobulety, atakują nas. Jak 1,40 mil na zachód od Batumi. Dodż, mamy wam lecieć z pomocą, czy dajecie tam radę na Kubolety? N1-3 gotów. Powtórz. Dodż 1 się pyta, czy potrzebujecie na Kubolety pomocy, czy mamy lecieć dalej na waypoint pierwszy na Batumi. Słuchaj, atakują nas, w tej chwili mam na dupie jednego wroga. Także atakują nas zdecydowanie, my zawracamy w tej chwili. Dobra, wchodzimy do was. Widzę miraże. Tak, tak, tak. Jest jeden miraż na pewno, ale tam coś chyba jeszcze startowało. Na pewno jeden miraż za mną leci. Uważaj na Barusa. Barus jest obok. Copy. Ja jestem na 22. Znowu miraż za... Sorry, nie to radio było. Przejmuję miraża tego, wziąć wam tego miraża z zadupy, czy tego, co idzie po prawej stronie? Wszystkie. Reagan. Pontiac, mayday, mayday.
pont jakieś historią. Malu, jak tam wasza sytuacja? Ja biorę tego, co leciał za wami, ale zaczął iść bokiem, więc chwilę mi zajmie, zanim mi wejdzie w zasięg. A dobra, to oczekuję od informacji. Moi się zajęli tym drugim, ale też poszedł Kolda. Dobra, no to ja oczekuję na raport wtedy, jak skończycie. Mal, uważajcie, tam macie na RWR-ze, widzę 29 jeszcze. Tak, widzę, mam spajka od 29. Możecie, a wy macie uzbrojenia A? Odmawiam, mamy jednego Feniksa, z którego na specjalną okazję szykuję. Nie mamy uzbrojenia A. No właśnie, my też nie bardzo. Ja mam tylko jedną 120, którą szykuję na tego Miraża, co tutaj mi ucieka. Dobra. Jak możecie, to kierujcie się na tego z te 29. Grupa Stanica zaczęła strzelać rakietami, uważajcie. Miraż postanowił popełnić samobójstwo. Pewnie Stanis mu w tym pomógł, bo dwie rakiety poszły. No, Beskid, ci powiem, że te dwa zbiorniki to był bardzo dobry pomysł. Jest w sumie kawałek do lotu. Ostatnio tyle krążyliśmy, że pomyślałem, że się przydadzą. Mam spajkę od 14. Mam nadzieję, że do mnie nie odpaliłeś. No, tego nie wie nikt właśnie. Bronię się w razie czego. Poszły dwa Feniksy. Jeżeli jednego strąciłeś, Feniks mógł cię przejąć, także uważaj. Barusowi się chyba awatar spodobał. Zaraz będzie znowu FF. Kolejny tydzień z tym awatarem. Do wszystkich 14 zawracamy w kierunku 300. W tej chwili uciekamy. Mamy dwa cele na dupie. Znaczy dwa spajki za chwilę będą. Na wybrzeżu są jakieś dymy już, bo jakieś coś poniszczyli. Tak, widzisz? Ja jeszcze nie widzę. Widzę już ląd, ale nie widzę, żeby tam jakiś dym był. Mgła, widzę mgłę.
ten dym był zawsze. Tak już jest ustawiony. Tam, on się chyba nikt jeszcze nic nie zrzucił. Nie, nic nam nie weszło, Colt 1. Dobra, ona po prostu zastrzelona została. Ile tam kontaktów zlikwidowaliście? Jeszcze jest jeden, ale nie możemy go znaleźć. Dobra. Dobra, wiesz co, wodzu chyba jest czysto, ja przynajmniej nie widzę żadnych celi na razie. Dobra, dzięki, my w tej chwili lecimy się tankować i no nie wiem, za 10 minut pewnie będziemy gotowi. Jeszcze zobaczę, gdzie jest tanka. My chyba zrobimy jedno podejście, mamy ponad 7, więc myślę, że jedno zrobimy podejście, zobaczymy jak sytuacja wygląda i też polecimy się zatankować. Okej, przyjmę. Gildo, teraz sobie zerknij na Abrisa, na mapkę i tam po prawej stronie jest jakaś grupa. Malutka grupa. No, widzę, widzę. To może być jakaś niespodzianka dla kogoś, kto będzie chciał brzegiem podejść. No, jest taka opcja. To jest przy ujściu rzeki jakiejś. Na 34 km jeszcze, że coraz bliżej. Ja tej długiej nie brałem, tak jak ty wziąłem same wichry, bo jest tej długiej jeszcze nie strzelałem. Muszę się kiedyś poćwiczyć z niej strzelanie. Jest jeden problem. Mam ją założone ze złej strony. Ja ją będę mógł dopiero wystrzelić po wystrzeleniu wichrów. Aha. Wiesz, przy przezbrajeniu właśnie jest pokazane jakby, wiesz, z dobrej strony, a potem jest ze złej. Trzeba o tym pamiętać. Co zrobić? Też dawno z niej nie strzelałem. A przydałaby się, bo można z 12 już odpalać.
A jakie tam było przeciwlotnicze? Tam były 15? Tak, były, są 15. One mają 12 właśnie zasięg. No właśnie, tak teraz patrzę, że będziemy na granicy. Nawet poniżej. Tak. A widzisz, że tam jest dym. Widzisz ten czarny dym? O tym mówiłeś? No są białe i czarne. To... Ale ten czarny dym jakby z wody. Przynajmniej tak, u mnie tak widać. Nadal jest za daleko, żeby cokolwiek tam rozpoznać. Bo tu po prawej masz taki właśnie... Ja wiem, wiem. To za drzewami jest ten dym. Plus jeden niższy pierwszy cel. Chyba byśmy musieli poczekać, aż chłopaki tam wyeliminują te tory, no bo z mitorami to raczej nie mamy zasięgu takiego. Jeszcze jakbyśmy mieli RWR-a, to by coś można było kombinować, ale bez RWR-a to... Nie wiadomo, gdzie się ląd zaczyna, bo jest ta mgła taka. Tak, tak, dokładnie. Zatrzymamy się tutaj teraz gdzieś na 20 i poczekamy. A ten znaczy, no ląd będziemy widzieli na Abrisie, nie? No bo na razie to jesteśmy jeszcze daleko w wodzie. Mamy statki po prawej i dym czarny chyba został zaatakowany. Tak, to jest statek, bo się właśnie dym i po chwili powiedział, że Bartek że rozwalił, więc to na pewno to jest to. Strzeli dwie rakiety w powietrzu. No jeszcze trochę do lądu mamy. No teraz widzę te białe dymy, o których mówiłeś. Buddy, 15 na 22 tysiącach, namierza 14. Dobra, światła wyłączamy i master army włączamy. Mamy 18 do celu. Tylko szkoda, że gazela z nami nie leci, by nam mówiła, co jest na rowerze. Przeglądam właśnie. Dodge 1, lecimy do tankera. Dobra, Gildo, zwalniamy, bo 15 już mamy. Dobra, przyjął. Stajemy tutaj, czy jeszcze coś próbujemy? Na razie stajemy, mamy 13. Poniżej 12 możemy oberwać. Dobra. Kurczę, Vertexa zrobiłem. Opalujesz, tak? No, Vortexa zrobiłem, musiałem go rozpędzić. No, uważaj, żebyś nie wleciał. Dobra, ja już stoję.
Wyprostuj sobie celownik Dante i wtedy szukaj między tym tabelą a... Powtórz. Jak wyprostujesz sobie celownik, to pod tabelą kawałek w stronę jakby okienka celownika masz ten włącznik do światełka. Ja się tylko bawię. No, okej. Okay. Gildu, jesteś trochę przede mną. Kontroluj tą odległość. No kontroluję, mam 13,8 i stoję. Dobra, dobra, tylko przypominam. Jasne, jasne, no. Jestem po twojej prawej, dość wyżej, na 380. Przyjął. Tylko światła na pasie w lotnisku się przebijają. Tak, dokładnie. Widzę to samo. Przez tą mgłę to my nic nie znajdziemy. No to jest to, co jak leciałem właśnie mówiłem, że jak jest taka mgła na wodzie, to my nie przebijemy się przez tą mgłę, jeśli chodzi o wizurę. Jeszcze byśmy coś zobaczyli bliżej, no ale bliżej też nie możemy polecieć. A jak sobie zmienicie polaryzację tego szkwału? Dante, pamiętasz jaki mal miał ten wywoławczy? Mal chyba Pontiac albo Dodge. Poczekaj, zobaczę. Dodge. No Dodge, bo Pontiac już spadł, no bo. 285. Enfield 1, to czy 1 na 285? Nie, to radio. Ja nic bez kiedy nie widzę. Mgła jest za duża. Wołaj ich na 255, bo oni chyba też nie przełączają. Enfield 1, Dodge 1? Dodge 1. Jak wam tam idzie, Malu? Musieliśmy się wycofać do tankera, bo paliwa brakuje, a na razie walczyliśmy z samolotami przeciwnika. Przyjął, to wasza 18 spadła, rozumiem? Tak, zgadza się. Odyn. Dobra, to czekamy na info w razie co, jak tam będziecie już czyścić. Dobra.
Troszkę mamy taką bezkitpatową sytuację, nie? Tutaj Colt 1, czy tam macie jakąś informację, co się znajduje w tej chwili nad Kobleti? Czy tam jakieś wrogie jednostki są? W powietrzu? Ale chyba przyleciały, wiesz co, nasze 15. Negatyw, 15 są przy tankerze? No to nie mam pojęcia, co tam się dzieje, ale coś tam lata od nas. Wy już się zatankowaliście? Colt, tak. Bo my też teraz podchodzimy i ja też już jestem Winchester, nic nie mam w Ukrainie. No, to ciężko będzie. Możemy się bezki zapytać, czy ktoś z nich rzucał już. Ale nie wiem, czy on mnie nie zliczył moich zestrzeleń. Mam tylko jedno zestrzelenie, a zestrzeliłem dwóch. No bo jeśli... To znaczy, jeśli... Jeśli teraz leci jeszcze spadochron, gdzieś tam spada, no to nie będziesz miał. Aha, na tej zasadzie. No. Gildo, pogoda się poprawia nad lądem. Nad morzem jest tylko jeszcze mleko. No, dobrze. Ja na razie jeszcze widzę tak jak do tej pory. Widzę lotnisko, mam pas, właśnie pas się przebija, ale nic nie widzę jeszcze tam kompletnie żadnych pojazdów, nic, nic. Czy jakieś jeszcze nasze samoloty są w stanie tutaj nas osłonić przy Kobuleti, czy nie ma nikogo? 15? 15, potrzebujemy 7 minut. Baros, prawy zakręt, odchodzimy. Tu Alligator, czy ktoś już atakował Batumi? Angażować Kobuleti. Coś dalej ten autohover nie działa. Mam, piszę włączony autohover ten, a prędko, a o, wysokość mi spada, albo się znosi. To co, na razie czekamy, nie? Może się coś przyjaśni. No na razie czekamy. Ale kamowy, co mówię, wchodzicie, jak tam jeszcze nie jest wyczyszczone? Jeszcze nikt nie wszedł. To kto teraz zgłaszał, że wchodził? 15. A 15 nie były AA? Były AA, zapewniają osłonę z Kobuleti, Colt 1. A, dobra, to nie wiedziałem o co chodzi. Potwierdzam. No 15 muszą być AA, przynajmniej nie wezmą żadnych bomb. No właśnie, ale zgłaszały, że wchodzą na Kobuleti, nie? Czy tam batony? No. Dlatego mnie to zdziwiło. No kumam.
Zajebiście, bo sobie polecieliśmy do złego tankera. Zdarza się, a teraz widzę, że są dwa. Pilnowaliśmy jednego. Łączy się z wami w bólu. No szkoda, że nie mamy paliwa, żeby dolecieć do drugiego. Po raz kolejny łączę się z wami w bólu. To jest też w naszym interesie, żebyście wy byli jednak. No raczej. Będziemy musieli chyba gildo wrócić, zatankować i... Bo poniżej trójki i tak będziemy musieli wrócić. O, to mamy szmat drogi. Dlatego będziemy musieli wrócić. A nie ma tu jakiegoś zapasowego lotniska? Nic tu nie ma. Farfu? Dobra, zdążymy wylądować na Stenisa. Twarde chłopaki. Dobra, no to jak móc, to trzeba, no. Ale lądujemy bezpośrednio z jednym breakiem, nie robimy case one'a, bo nie mamy paliwa. Emergency landing. I generalnie trzeba może się lądować też na lotnisko, bo lotniska są nasze, większość. Mamy lotniskowiec 5 mil od nas, więc raczej zdecydowanie lądujemy na Stenis. Gildo! I o tyle dobrze, że się przezbrojemy. Czekaj, już ci mówię. Na lotnisku, na pasie, gdzie są światła, widać już cienie silek przynajmniej, coś takiego. Okej, już patrzę. 13 kilometrów, ale nie doleci niestety wicher. Na światła lotniskowe patrz na... To prawie na końcu pasa. Są dwa pojazdy. Jestem na światłach lotniskowych, ale nie widzę żadnych pojazdów. W sumie widzę tą samą mgłę, co widziałem. Może za nisko jesteś, wiesz? Zobaczymy, gdzie doleci wicher. Dobra, podnoszę się. No, z 13 to nie doleci. Ford, zgłoś do Colta. Ford? Czy wy jesteście w stanie nas osłonić przy tym podejściu na Kobleti? Do zbombienia? W połowie drogi spadł. No, no bo to tak by pasowało, właśnie tak 7... Tylko długi, tylko te długie doszłyby. Od flightu, który ma AA, bo tutaj się kręcą jeszcze samoloty... samoloty wroga gdzieś tutaj w rejonie. Potwierdzam, 3 minuty do Kobleti. Dobra, w takim razie jesteśmy w holdzie na 28 tysiącach, czekamy nowy znak. Plus 1 zakończył zadanie, wycofujemy się. Dobra, już widzę 3 cele. Najbliższy 10 kilometrów. Nie wiem, jak ty to widzisz, jestem na tej wysokości co ty, albo ciut wyżej i ja nie widzę, widzę tak samo mgłę i widzę po prostu tylko te światła od pasów. No to się może pobaw kontrastem, ja widzę. Cienie, ale nawet nie wiem, czy to jest, wiesz, jakiś budynek, czy to jest ciężarówka, czy to jest jakiś właśnie czołg, czy cokolwiek, to nie mogę rozpoznać. Tak, pierwszy to jest przeciwlotnicza, drugi to jest lampa oświetlająca na ciężarówce. Zjątrzenie operacyjne, 30 sekund.
No nie wiem, ja na razie jeszcze nie mogę w nic strzelać, nic nie widzę. Poza mgłą i światłami. I tak jesteśmy poza zasięgiem w tej chwili jeszcze. Jak blisko posłuchałeś? Dobra, Koldy, możecie wchodzić. Czysto. Przyjął. Kold schodzi z kapa, tutaj schodzimy do nanoszczelna kubletu. Mamy już 9,7 km. Obserwuj, czy jakieś rakiety nie idą, dobra? No, patrzę. Ja się ze z tyłu i właśnie będę patrzył. Spróbuję. Teraz uważajcie, rakieta chyba poszła do was. Potwierdzam. Widzisz jakieś rakiety? Nie, nic nie widzę, żeby coś wypuściło. Po lewej flaruje się ktoś od nas. Kolejna tak, rakieta do Forta, do Forta. Bo w 15 poleciała rakieta. To stwierdzam. No my nie pomożemy. Vlad? A to z Kobuleti czy z Batumi, nie wiadomo. Ja filtrem trzy Vlad, koszę. Znaczy no 15 stanie... mówiły, że wchodzą w Batumi, nie? Czyli to co my tutaj. Jesteś w stanie 5 metrów do przodu się podśliznąć? No, spróbuję, ryzykowna opcja. Tylko nie cofaj do tyłu, nie? Zrób tak, żebyś się śliznął do przodu trochę. Ja muszę podejść, o idzie. Idzie rakieta znowu. Teraz znowu szła rakieta w górę jakaś, nie? Tak, no ale to nie do ciebie. Jak tam z celami powietrznymi? Trzeba się uzbrajać w rakiety AA, czy już tylko ground? Już mam 8-8. Na tą chwilę nie mamy żadnego celu, 15 zniszczyły, ale no nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za chwilę, nie? My podchodzimy na razie na Kobu. Muszę zejść poniżej 8, żeby odpalić. Tak, my bierzemy standardowo 1,120 i 9. To jak ty jesteś na 9 bezpieczny, to ja podejdę na 10. 8,5. Powinno wystarczyć, bo przesuwałeś się niebezpiecznie blisko Dantego, wiesz? Kolejna rakieta poszła. Mamy 15. Potwierdzam. A to z Kobuleti do rakiety. Teraz nie paliwa mamy. Tak, tylko to są z Kobuleti rakiety, nie z Batumi. Idzie rakieta. Rakieta idzie. To do mnie szła. Wycofuję. Na jakiej wysokości jesteś? Gildunek? O, dobra, widzę cię. Słyszysz mnie? Słyszę. Dobra, myślałem, że coś masz nie tak z radiem. Muszę się pozbyć wichrów i odpalę tego jednego i wracam. I tak paliwo zaraz będziemy musieli wrócić, bo mamy zaraz trójka będzie.
tak, tak, zaraz trójkę. A nie chce mi odpalać wichrów kolejnych. To zresetuj. Zresetuj i włącz jeszcze raz. No dobra, poszły kolejne dwie. No ja zaczynam widzieć te właśnie te cele. Co z tego, jak nie podejdziesz? Widziałeś, że, no tak. Że przy 8 kilometrach już odpaliły do nas. Tylko z długich możemy je zlikwidować. Mam 10-9, aż strzelę jednego wichra. Dobra, teraz strzelam z długiej. A nie, jeszcze wicher ostatni chyba. Tak, ostatni wicher poszedł, teraz będzie długa zaraz. No ja właśnie też coś nie mogę wypuścić, źle ten, nie mogę coś wypuścić. Dobra, widzisz mnie? Masz na mnie widok? Nie, teraz nie straciłem. Ale mam 11 km, to mam cel, ale mam after arm, wszystko, ty nie mogę jeszcze wychylać się, nie wiem czemu. Patrz na cel na tam na końcu lotniska. Poszło. Enfield 1-1 do Enfield 1-2. Aż, nie trafiłem, za nią spadło. Nie za nią, tylko przed nią. Co tam, Dante? Może my wystartujemy praktycznie, mamy prawie i tak godzinę lotu. Albo się to rozstrzygnie, albo nie, tak? Żeby Gildu, potem nie czekali na nas. Wróćmy, zabierzmy długie rakiety po dwie. Viking 1-1, Enfield 1-1. Widzisz, teraz w ogóle lotnisko zgasło. No bo dzień się robi. A dziwne, że mu nie mogę wichrów w ogóle wystrzelić. Viking 1-1. Spróbuj na krótszą odległość, może dlatego cię blokuje. Viking 1 jestem, zgłaszam się. Enfield 1 będzie startował. Tylko nic. Nic. Dobra, tylko Gildu, te wichry ci nic nie dadzą. Tak, no, wracamy? Tak, szybko wracajmy. Pod 300 podejdziemy, to wrócimy szybciej. Viking 1 przyjąłem. Dobra, zawracam. Rozkręcam. Powiedz Dante, jak będziesz gotowy. Nie zrobił nam punktu nawigacyjnego na okrętach. Ale musimy po starych śladach jechać. Tak, właśnie jadę po starym śladzie, tylko że on już odpłynął, nie? No to już znajdziemy. No, w tej
single, nie byłbym taki pewny. Szła ty do Colda? Dobra, ja już wycofałem się, lecę drogą powrotną. Ja jestem za tobą. Colt? Od południa zbliża się MiG-29. Angażuję, jak się nie uda, uważajcie. Tu Alligator, wracam, żeby się przezbroić i zatankować. Bez kim jesteś? K50 zginęła.